Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Loop Hero. Więc tak, nie będę dużo przedłużał ani nic. Dzisiejszy cel: gromadzenie wszystkiego, co się da, bo musimy ulepszać wszystko. Przy czym powiem szczerze, jednym z głównych moich celów byłoby teraz lepszenie tego, bo to zwiększa siłę bohatera, wiecie, no. Rozdział trzeci, te sprawy. I tak, dalej przygotowana. Rozdział trzeci ustawiony. Powiem szczerze, nie poformiłem za bardzo, ale sprawdziłem za to coś innego. Otóż okazuje się, że tego jegomościa po raz pierwszy pokonaliśmy wojownikiem, a nie nekromantą. Jom, łotrzykiem. To teraz pora, żeby on padł od nekromanty, ale jako że w stanie łotrzyk i nekromanta byli, dzisiaj idziemy na spotkanie z przeznaczeniem jako wojak. Przy czym od razu mówię, formuła będzie podobna do tej stałej, inaczej mówiąc, czemu w sumie stałej, raczej nowej. Powiedziałem tylko pola lepszej jakości, próbując przy okazji jeszcze poznać różne właściwości kombinacyjne takie. Więc no, zobaczymy co z tego wyniknie. Oczywiście no, będę zmuszony wręcz bardzo ostrożnie pilnować ilości lasów. I tak, przy okazji jeszcze, przy czym jesteśmy, jako że mamy coś takiego jak arsenał, właśnie wojownikowi pojawiają się hełmy, które powodują, że przy obrywaniu my zdajemy obrażenia innym też, więc no. Zawsze jak zdajemy nas uderzy, dostaje tym razem 5 obrażeń. Teraz tak, pustynia daje pół, sand dunes 1. Dobra. W sumie po co brał middle? Nie wiem. Może zobaczymy jeszcze później co, jak będzie, kiedy. Ale póki co skupmy się po prostu na przeżyciu. Dobra, rok. Oczywiście, że nie chcę samotnego kamienia, 2000. Więc odpada. Ale patrzcie, jak to jest piękne. Po prostu jeden cios i od razu pada glut. Głównie dlatego, że oczywiście no, po prostu te 5 obrażeń, ale no, rozumiecie. Nic, mam taką dużo kart do oddania. Dobra. Zbieraj. Zbieraj, co tylko się tutaj trafi. Skrzynia ma coś jeszcze? O! Daję dodatkowy jeden przedmiot za każdego nieskrzyniowego sojusznika podczas bitwy. Czyli jeśli są tereny, na których jest dużo wrogów, to sporo daje. Okej, dobra. 6 obrony, tak, i tutaj jeszcze więcej obrażeń i obrażeń na wszystkich, super. No, więc tak się mniej więcej to procentuje. Tym razem gluty giną na 2 nasze ataki. Jeszcze coś innego i teraz tak. O, gdzie bym chciał postawić bibliotekę? Wiecie, najpierw byłoby tak, żeby mieć 2 miejsca. Nie ma biblioteki od razu wampira. Bo nie ukrywam, chciałbym po prostu pokazać wam wampirzych magów, którzy są bardzo groźni, a jednocześnie bardzo mi na nich zależy, co jest takie tak może zaskakujące. Ale tak, po prostu podejrzewam, że oni mogą być źródłem bardzo przydatnego surowca ostatniego, którego mi brakuje. O, kolejna biblioteka. Ja ją postawię tutaj, tak żeby po prostu była. Nawet nie chodzi o to, żeby coś z nią mogło zrobić, ale no, rozumiecie o co chodzi, dobra. Mniejsza. I dostałem coś ciekawego. Sand Dunes, dobra. No szkoda, że tak go chciałem, wiecie, w ten sposób, ale dobra. I jakaś trzecia zdolność wampira? Tego nie rozumiem. A nie, dobra, to nie jest jego. To nie jest zdolność, która jest jego, tylko on ją dostał przez to, że wampiry są tamte. Aha. O, czyli on teraz radzi wszystkich, którzy są żywi. A oni mają coś? Czasem powodują krwawienie. Okej. Dobra, mniejsza z tym. Góry, dobra. I mam pierwszy outpost. Powiem wam szczerze, że postawię go tutaj, bo chcę sprawdzić, czy na boss, jeśli byśmy dożyli bossa. Wiem, że nierealne, ale spokojnie, wiecie, to są tylko testy. Czy zaoferowałby on coś takiego fajnego jak właśnie pomoc przy bossie, bo jeśli tak, to mamy właśnie idealny pomysł na to, jak sobie radzić z niektórymi oponentami w postaci właśnie cięższych bossów, dobra. I przy okazji, jak jeszcze przy tym jesteśmy, to pustynie akurat nie muszą być blisko siebie, więc chcę po prostu pomału zbierajmy też właśnie żywności, inne takie rzeczy. Dobra. Grów, czym grów, dobra, nieważne. Tak, tak. I
Oczywiście, że to robimy. Lepsze wioski to lepsze nagrody, a lepsze nagrody są... No, lepsze. Ja przygadam głupoty, ale... Ja, dobra. Ruiny postawię tutaj, żeby były. Kolejny fiket. Możemy jeszcze tylko 6 ich postawić. 4 drewienka. Fajnie, że 4, szkoda, że drewienka. Mówicie, są ważniejsze rzeczy niż tylko samo w sobie drewno. O, miecz 4. poziomu. Oczywiście, że przygarnę. Pierwsza dobra rzecz, która się pojawiła tak po prostu. I skrzynka co oferuje? Pierścień i... Tyle daje różne rzeczy, no to oczywiście, że bierę. Bo skoro pierścień, to... Szkoda odmówić. I tak... Lepsza koszula, oczywiście. Góra. Ja. Super, teraz tutaj to. Okej, okay, kolejny fiket. I ta. Czy jest coś przydatnego tym razem? A, to jest. I postawię to w ten sposób, jako że na razie nie chciałbym wywoływać harpi. Wiecie, nie żeby coś, ale po prostu... Mam, powiedzmy, delikatne obawy co do wywoływania harpi na ten moment. I hełmik jeszcze lepszy, więc super. Skarbiec tutaj, później go czymś wypełnimy. Ewentualnie pustyniami. To takie, tak szczerze mówiąc, wielkiej różnicy nie robi. Dobra. To akurat tam pójdą pustynie, tutaj staramy ich, żeby były 3 miejsca, gdzie można nas spotkać. I tak. Oni mają coś nowego? Mhm. O. Ojej. Ma szansę od razu ożyć. W pełni sprawny, ze zwłok. Dobra, to już czyni to wredniejszym, ale... Wiecie, nie trzeba się też tak strasznie jakoś przejmować. I dobra, mamy coś fajnego. 2% szans na to, że zdobędziemy pełen surowiec, super. Pierwszy atak ma szansę ogłuszyć wszystkich na sekundę. Powiem wam szczerze, obie rzeczy są fajne, ale to jest skuteczniejsze. Chyba właśnie dostaliśmy 2 na raz czy coś, ale mniejsza. Więc wracając tam, wezmę jednak coś, co daje bardziej surowce, bo jednak... Przynajmniej byłoby, owszem, pokonać bossa. I w ogóle, ale... Wiecie, krok po kroku, na spokojnie, nie ma co szarżować, się śpieszyć. Jeszcze będzie czas na zemstę na bossie i inne takie. A póki co właśnie takie spokojniejsze przechodzenie plansz, zbieranie surowców, można bardziej wspomnieć niż nawet szybkie ubicie bossa. Nie, dobra, ubicie bossa też by pomogło i to bardzo. Ale no, rozumiecie, o co mi chodzi raczej. Po prostu nie ma co przesadzać z tym bossem, a potem płakać, że o nie, co tu się stanęło, jakim cudem ja nie mogę sobie nic poradzić na następnym. No dobra, gadam chyba głupoty, ale to wszystko w jednej godzinie, więc mniejsza o to. Po prostu rozumiecie, no fajnie byłoby spotkać bossa, pokonać go i w ogóle, ale z drugiej strony też gromadzenie surowców tutaj będzie dużo przyjemniejsze, przynajmniej tak obstawiam, więc... Może nie ma sensu takiego całkowitego też szybko szarżować. Czapka z piórkiem. Powiem szczerze, że takiego hełma jeszcze nie widziałem. Przyjemny, ale jeszcze naprawdę nie widziałem tego akurat, jeśli chodzi o grafiki. A nie ukrywam, trochę sobie pogrywam wojownikiem, żeby właśnie pofarmić czy coś. Nie ukrywam, najczęściej w tych sytuacjach właśnie wojownika brałem. O, jeszcze lepszy mieczyk. O ile? A, o kilka punktów, ale zawsze coś. Tutaj więcej tego, ale nie ma innych efektów, więc nie. Innych efektów po prostu się nie zgadzam. Mhm. I jest jeden sojusznik nietarczowy, więc... Znaczy ten nieskrzynny. Nieskrzynkowy. No a nie wiem jak to powiedzieć, ale... Ważne, że po prostu dostaniemy dodatkową rzecz przez to. Jakaś lepsza koszula? Daje inne efekty, ale mniej zdrowia. Tutaj mamy... Więcej magicznych, trochę obrony, nie ma tak speedu i uniku. No to się nacieszyłem czapeczką. Ej, no cóż. Wiecie, są rzeczy ważne i ważniejsze, więc... Ciężko byłoby po prostu odmówić w tej sytuacji, dobra? Ta walka nie jest jakaś super trudna, ale i tak... Powiedzmy, że ze względów bezpieczeństwa wolę sobie postawić tam outposta. Bo później jak tu będą wampiry w okolicy... Dobra, to było głupie. Wampirów tam nie będzie przecież. Akurat tam. Ale dobra, mniejsze naprawdę o to. Bo w sumie wampiry nie są jednym zagrożeniem, które tu może być, czy coś. Jest dobra, dobra. Trochę zaniedbałem się w... Nie, dobra, nie ma niczego fajnego. Czemu nie fajnego? Żadnego dialogu nie ma, nic po prostu oni się pojawiają. I tyle.
Powiem wam szczerze, że trochę się zawiodłem. Ale z drugiej strony też nie muszę narzekać. Ważne, że po prostu są. Więc no, o nie, padł. Co ja to nie jestem coś silni. Idealnie, nie wiem czemu bohater pije mikstury, kiedy ma prawie pełne zdrowie. Ale no niestety takich rzeczy chyba nigdy się nie dowiemy. Bo logika tego działania jest mi niezrozumiała i raczej nigdy tego nie pojmę. Dobra. Okej, polanka. Super, mam kolejne jedzenie. Akurat nie ukrywam, przydatne na pewno, bo w sumie żywności to zaczynało brakować pomału. A tak kto wie, kto wie. Może nawet coś uda osiągnąć z tego wszystkiego. I teraz tak. Dobra, czemu nie? Ważne, żeby dostawać już nagrody za skarbce. Właśnie wioska się wymieniła na wioskę, więc. Ja. A ta wioska niech będzie tutaj. Tyle, dobra, to. Super, dostaliśmy cokolwiek. Szkoda tylko nadal, że to nie jest, wiecie. To na czym mi najbardziej zależy. Ok, 11 na unik. Kosztem trochę mniej HP. O, nie wiem. Dany szkielet. Nic wielkiego, wspaniałego, ale zawsze. Zawsze to jakieś materiały za pokonanie czy coś. Piekierka gorsza od mojego podstawowego tego. Dobra, to gorsze. Zwykły kamyk to gnije. I oczywiście dwa. Uwaga, uwaga, czyżby. Chciałem powiedzieć, czyżby oboje znowu mieli zamiar uciec, ale nie stało się to, więc już i tak jest dobrze. Nawet jeśli drugi by uciekł, to super. Mniej magicznych, a więc obrony i inne rzeczy oczywiście już biorę. A dobra, to nie outpost. Tylko ten. Właśnie się już przemieniła wioska w te lepsze tereny. I dobra, teraz tak tutaj. Kolejny outpost. Czy jest jakieś ważne miejsce? W sumie te tereny mi się wydaje, że będą teraz najistotniejsze. Nigdzie można spotkać wampirzych magów, a oni, jak mówiłem, są bardzo groźni. Nie, żeby to miało dużo zmienić, jeśli będzie tam jakiś taki jeden strażnik, ale zawsze będę się trochę bezpieczniej czuł w tej kwestii. Dobra. No to bij, zabij proszę szybciej, bohaterze. O, lepsza koszula, super. I teraz tak. Mamy wilka, czy szczuro wilka w sumie. Dał coś dobrego? Dał, oczywiście. Broń z jeszcze większymi obrażeniami, więc super. I stało się. W tym oto momencie. Co? Okej, to jest zwykły wampir. Więc wiecie co, powiem wam szczerze, że mnie zaskoczyło. Po prostu naprawdę mnie zaskoczyło. Czyli co, co magiczni wampirzy. Magiczne wampiry się pojawiają jakoś inaczej. Nie no, powiem naprawdę szczerze, jestem po prostu teraz trochę taki zdezorientowany w tej kwestii, bo jednak wcześniej to było jasne. A ja wybaczę sobie krótką przerwę, no tak. Bo jedna wielka jedna niewielka sprawa, no ale wracając. Wcześniej to było dla mnie takie, w zasadzie okej, dobra, czyli jak to się rozpadnie, to po prostu tworzą się wampirzy, magowie, jeśli są wampiry przy tym. Ale nagle jednak gra powiedziała takie, no wiesz co gościu, no jednak nie. I powiem szczerze, w tym momencie już nawet najmniejszego pomysłu nie mam, jak to powstaje. Wiem, że istnieją. Wiem, że są potężni. Ale niestety nic ponad to. Dobra. Dobra. Tak, tak. I co tu jeszcze mamy? To. Ok, pierwszy się rozwalił, jeszcze dodatkowo gobliny dał. Super po prostu. Całe szczęście gobliny raczej nie są aż tak groźne. I to jest tak, pustynia tu, pustynia tu. O, widzicie, dostałem całe drewno. I przy okazji tego nie zauważyłem. Obie opcje są ciekawe, ale wezmę to, za każdą miksturę zużytą będę zwiększył sobie delikatnie obrażenia. Nie jest to może nic takiego wielkiego, ale coś czuję, że może być naprawdę cenne w tej kwestii, że
dużą historię, na którą będzie ten bohater już łapał. Czy tego chce, czy nie? No ale dobra, mniejsza z tym. Kolejne miejsce na wampirę. I lepszy pierścionek, który ma trochę inne efekty, ale biera oczywiście. W sumie w ogóle pierścienia, tak od dawna nie sprawdzałem strasznie, co one robią. Tak mogę przyznać, był mój błąd. Ale dobra, mniejsza z tym, udało się na szczęście. I dobra. Co tu mamy? O, podobne efekty, inne mają pozostałe. Nie, nie biorę. Brońka zdecydowanie słabsza, patrzcie, jakie to ma niskie obrażenia. Ale daje inne fajne efekty, więc jeszcze może będę musiał się zastanowić. Nie wiem, naprawdę. Ale trudno. I coś lepszego, czy niekoniecznie? Mniejsz sobie obrony i kontra, ale reszta wyżej, więc tak. Polana, super. Pustynia, super. Nie, nie mogę już stawiać fiketów i innych takich, bo zaraz Evil 3 pojawia. Z nim akurat nie mam szans, jeśli... Nie mam tego, nekromanty. Gobliny inne, to naprawdę pół biedy przy tym. Okej, mimik. Mhm. Aha, czyli każdy atak na mimikę teraz jest krytyczny. No to akurat swoim zdaniem trochę dziwnie zmienili. W sumie, w takim wypadku na tym trybie już mimiki są słabsze niż były ostatnio. Nie wiem, może uznali po prostu, że mimiki mają być coraz mniejszym problemem, tylko po prostu mają istnieć czy coś. Nie wiem. Naprawdę powiem wam szczerze, nie wiem, nie mam pomysłu. Ale dobra, co by było, nie było, patrzcie, jaka piękna sytuacja. 7 metalu, 3 tego, 1 książka, 1 takie, 5 żywności, 12, 10, no... Piękny po prostu przebieg. Okej, okay, ostatni fiket mogę postawić. I zobaczymy, co dalej będzie. No i tutaj są gobliny. I niech będzie tutaj, bo po prostu chcę już mieć to ze sobą. Więcej obrony, mniej magicznego, jakieś inne efekty. Nie wiem, czy jest to warte tutaj. Zmniejszam dosłownie jedno obrażenie i dostaję efekty. No, to akurat było dla mnie oczywiste. Mhm. Dobra. Większe obrażenia i inne efekty oczywiście. I niestety uciekło. I mamy książkę. A z książki wypadła taka rzecz, co to daje? Nie, nie wymieniam. Pustynia, okej. Okay. Fiket. Zrobiłem największą głupotę wszechświata, jestem tego świadom, ale... Trudno, stało się. Jakoś to przeżyję. No i tak, mamy książeczkę właśnie. I ogólnie mówiąc, wiecie co jest takiego bardzo groźnego w właśnie wampirach? Magach? Po śmierci zostawiłem po sobie taką książeczkę, czyli tak naprawdę z dwóch wrogów w jednym. I teraz tak, czy tutaj warto to zmienić, czy nie? Moim zdaniem tak. Ale dobra, mniejsza o to. No i patrzcie, jak pięknie to się gromadzi wszystko. Skałka kolejna. Pustynia w sumie. Nie ma teraz to wielkiego znaczenia, co by dostawiło, co nie. I tak się do momentu okaże, że już kończymy wszystko prawdopodobnie. Mhm. I cóż, na pewno zawiodłem się, jeśli chodzi o outpost dzisiaj, powiem wam szczerze. Jakie ładne. Ale nie wiem, czy to się opłaca. Przydał sobie inne przydatne efekty. I dobra, jakie to ma opcje? Mhm. A nie rozumiem, o co chodzi, że każde obrażenie zdane nie podczas ataku tej istoty są zmniejszone o 60%. Trochę dziwnie to brzmi, ale okej. Okay. I zmniejsza obrażenia sojuszników 10%. W sumie prędkość ataku, dobra, mniejsza. Takie samo, ale tutaj obrażenia nie, 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 nie biorę. Nie jest warte utraty niektórych rzeczy. I cóż, w tym momencie mogę powiedzieć jedną rzecz.
Udało nam się dużo osiągnąć w tym działaniu. No się wiecie, dużo ubić, dużo w ogóle wszystkiego, ale... Chyba na tym poprzestanę z tym przebiegiem. Bo udało się osiągnąć to, co było dla mnie najważniejsze, czyli nagromadzić dużo surowców. Tak więc wracamy. Dostajemy trochę różnych różności. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. I cóż, może coś uda się ulepszyć. Na pewno mogę pole bitwy. Trzeba w sumie obóz. Tego nadal niestety nie mogę. Bardzo chciałbym jednak. Nowa karta. Te karty zawsze wydawały się dość sensowne. Tutaj też nie mogę, bo nie ma dalej tajemniczego czegoś. Tutaj w sumie bym mógł nawet. Ale wiecie co, nie wiem, czy to jest aż takie istotne. Skoro póki co nie celujemy w bossa, no to zawsze będzie dobrym wyborem. Tak więc, no cóż, dajcie mi chwilę na pomyślenie. I jak już się zdecyduję, co będziemy ulepszyć, to ulepszymy. A potem, jak już będzie ulepszone, to zajmiemy się kolejną wyprawą. Może tym razem jako łotr. Bo powiem szczerze, dzisiaj nie jestem w nastroju na nekromantę. Dobra. Wiecie co, to powiem szczerze, że decyzja nie jest łatwa. Myślę już prawie pół godziny nad tym. Oczywiście sprzedawałem na inne rzeczy. Bierzemy po prostu obóz wojenny, bo tak będzie najłatwiej i tyle. Co? Zmęczyłeś się już po kilku kółkach wokół obozu? A to w porządku. Nie ma co się wstydzić, porażek. Ale można się wstydzić tego, że nie próbujesz się poprawić. Więc dawaj mi kolejny przebieg. W tym oto momencie. Nie poddawaj się i nie przestawaj, dopóki nogi nie odpadną. Czy nie przestaną. Dobra. Kolejne 4% za ulepszenie. Kosztowne, ale okej. W ten sposób znowu zwiększyliśmy swoją skuteczność o 4%. Super. I coś jeszcze mam takiego? Supply? Oj, niestety nie mamy wolnych miejsc. Nie jest to wielka szkoda, nic, ale okej. I tak, w tym oto momencie udało się zrobić to. I powiem wam szczerze, że poszedłem znowu wojownikiem albo łotrem. Po czym bardziej jestem skłonny na łotra jednak. Powiedzmy sobie szczerze, w tym momencie chciałbym przygotować wszystko pod to, żeby naprawdę zbierać te surowce. Mniej jakichś idiotycznych, głupich rzeczy, więc tak to. Skarbiec, odpuszczę sobie. Pustynie, lasy, inne rzeczy, no ja będą potrzebne, definitywnie. Wampiry, Teakosa, wiecie co? Jak już gram łotrem, to jeszcze dorzucę to. Więcej kart nie mogę. I idziemy w ten sposób. Oczywiście nadal nie mam wyposażenia dla wszystkich klas, ale nie ma co się przejmować, co płakać. Okej. Dobra, niech będzie tutaj, bo czemu by nie jednak. I tak, jak tylko będzie okazja, zaczynamy zbierać magiczne HP. Będzie fajnie. I zaczynamy od czegoś, czego nawet nie jestem w stanie użyć, ale dobra. Może wcześniej czy później tego użyję. Dobra, ruiny to już jest lepszy wybór. Dostaje się za to dużo nagród, a jak wiadomo, lubię nagrody. Znaczy, tak najbardziej to lubię rzeczy, które podwajają nagrody albo coś tego typu. Okej, fiket. Więc oczywiście pole bitwy tutaj. Widzę. Niestety nadal nie jestem w stanie jeszcze powalać gluta jednym uderzeniem. Co nie jest pocieszające, ale z drugiej strony jest na wszystko czas, jeszcze może damy radę później czy coś. Ważne, że zdobywamy to. Bo w tym tkwi cała potęga łotrzyka. Nagromadzi się dużo takich rzeczy i potem nagle w jednym momencie milion przedmiotów wpada. I właśnie to jest też najpiękniejsze po prostu. Ze względu na to, łotrzykiem planuje się całe podejście wokół każdego pojedynczego okrążenia, a nie co chwila przyniesie. Tylko trzeba spróbować, wiecie, właśnie tak jak właśnie powtarzam teraz. Jak przyjdzie to wszystko właśnie, by przeżyć cały przebieg, zanim dostanę przedmioty inne takie. Dobra, ale mniejsza z tym, co my tu mamy. Jedna brońka akurat, nie najlepiej, ale może być. I teraz tak, koszule. Koszula 73, 233. Okej, 233, czyli najlepsze. Jeszcze tutaj była jedna, ale to nieistotne, do widzenia. Teraz buty. 3 na unik, 2 na obrażenia wszystkich, 8 na unik.
Ciężka decyzja, bo obrażenia zawsze fajna rzecz, ale dobra. Unik. Niech będzie unik. I teraz tak. Ze wszystkich rzeczy, które tu jeszcze widzę, pozostały tylko amulety. I tak, 23, 24, 22 inne efekty, albo 38. 38. Dobra. To zdanie początkowe, powiem wam szczerze, no... Mogło być lepsze i to... Dużo lepsze mogło być. Super, kolejny srebrny amulecik. Gdyby to jeszcze było potrzebne do czegokolwiek. Super, 10 drewna już mamy. Ale mniejsze z tym. No dobra. Więc tak... W sumie na obecny moment chyba nie ma co robić. I nadal postaram się po prostu ustawić te lepszej wartości karta, wiecie, te słabsze... Odpuścić. Okej, pająki co mam teraz? Nawet nie przeczytam, jaki mają teraz efekt. O, nóż kuchenny? A, to już chyba mieliśmy. Dobra. Mniejsza z tym. Jeśli kogoś też zastanawia, czemu porzucam te słabsze karty, to odpowiedź jest bardzo prosta. Jest sens może stawiać wszystko dla surowców później, jak już się będzie kończyć. Ale wcześniej zawsze lepiej po prostu nakładać sobie efekty wyższej jakości, opóźniając tym samym bossa. Bo nie jest się pewnym, że jesteś gotowym na starcie z nim. I inne takie głupoty. Więc no. Przy okazji ratulów co ma? A, on ignoruje obrażenia na wszystkich, okej. Bo co ciekawe, jeszcze tego chyba nie sprawdzałem wcześniej, więc no. Ciekawe. Dobra. I oczywiście pierwsze rzeczy, które dostaliśmy, to nic innego jak drewno i kamień. Wiecie, nie żebym to krytykował pod jakimś względem czy coś, ale... No fajnie by było, gdyby też trafiło coś innego niż tylko drewno i kamienie. Dobra. Ale mniejsza z tym. Pora na kolejną... no, kolejną rundę dopasowywania elementów. Więc 8 i nic, i 3 i coś. Dobra, nieważne. 8, 5, czy nie? 8, 3 i coś, nie? 5, 5. Odpada. Tutaj tak, 49, więc lepiej, 46 lepiej. Tutaj tak, 51. 51 i 2 efekty, no, najlepsze co może być. Pod tym względem na obecny moment. I tutaj mniej życia, ale magiczne obrażenia, oczywiście. I do widzenia. Znowu bez większych ulepszeń. Nie ma co płakać. Ważne, że udało się po prostu cokolwiek zrobić z tego wszystkiego. Kolejny Sand Dunes, więc kolejny procent życia mniej u wrogów. I niby u mnie też, chociaż moje życie nie jest aż takie istotne w tej kwestii. Ważniejsze jest to, żeby jednak wrogom właśnie nie odbierać. Bo ja na niskim HP nawet sobie bym jakoś poradził, mimo wszystko. I właśnie jest efekt. Dodaję efekt pajęczej sieci. A czy to po prostu zmniejsza prędkość ataku. Szczerze spodziewam się czegoś więcej. Zmniejszona prędkość ataku, okej. Denerwujące, ale da się to łatwo skontrolować lasami. 20 lasów albo 10 fiketów i już pajęcza sieć nie ma żadnego efektu. A jeśli ma się farta do tego wszystkiego, to też te lasy, fikety i inne takie się szybko pojawiają. Dobra, ale mniejsza. Kolejny kokon i czystość dostawienia. To niby jest, więc te... Może być po prostu nawet dla samego bycia tam, więc tak. I z tego jeszcze jedna sprawa. Ruiny. Powiem szczerze, z doświadczenia mojego krótkiego z Loop Hero. No nie ukrywam, nadal nie sądzę, żebym był jakimś ekspertem, czy wiedział dużo o tej grze. Ale tak. Jeśli chodzi o to wszystko, sam w sobie ruiny, super decyzja. Warto je brać bardzo i używać. Owszem, są wkurzające. I co ważne, to też nie dają aż takich stabilnych bonusów, jak to mają inne rzeczy, typu daj mi na to właśnie chociażby to jak groovy, czy tam cokolwiek innego. Bo wiecie, no jednak w przypadku ruin nie wiadomo, co się dostanie. Ale właśnie to też jest najlepszą, powiedzmy, cechą. Nieważne co, jak, gdzie, kiedy, ruiny zawsze po prostu dadzą coś dobrego. Dobra, odpust niech będzie tutaj. I tak to wielkiej różnicy nie robi. Więc tak, to super. Teraz trochę być zabić. Upolować gluta, super. Nowe przedmioty. I tym razem widzę, że nareszcie coś sensownego mogło się trafić. Więc tak. Zacznijmy od budków. 10, 5, ale szans na krytyka. 7, 10.
5 i szansa na krytyka, no wysoka szansa. Dobra, robi to w ten sposób. To jest co, tu mamy 30 i obrona. Nie. 69, czyli 30 obrona, 60 obrona. Fajne, ale nie. I tutaj tak, 17, 26, 13, 19, a tutaj 10, 14, no. 3 obrony jest kusząca. No na obecny moment nie ma nic lepszego niż obrażenia, jeśli chcemy przeżyć. No i więcej życia bez tych magicznych, więc póki co pas. A i cóż, w ten oto sposób musimy iść przed siebie. Nie mając nic więcej. I patrzcie, dwa drewna już. Po prostu drewno i kamień. Zresztą, że naprawdę szybko bym się zbierał. I właśnie jakie... 6 na kontra, a co chwilę kontruje, no... Mam. I w sumie najlepsza rzecz, jeśli chodzi o tą... O ten outpost, grając z tym młodszykiem. Nigdy nie będziemy nic musieli im płacić. W sumie nie zdobywam przedmiotów z bitw. Okej, nagroda, bez zadania, tym razem oczywiście te, to jest zrozumiałe. Więcej krytyka, jeszcze bonus 5 do uników. Ile mam teraz uników? 5. Czy to by dało 10 do uników i większa obrażenia z krytyka? Dobra. Takie coś akurat jeszcze mi pasuje w zamian za 2 obrażenia stabilne. I mamy to. Przez 2 sekundy będę unikał wszystkich ataków. Przepływanie czasu, albo... Albo co tu jeszcze takiego jest? No oczywiście 2% na zdobycie całego surowca. Szczerze? Chyba wezmę to. Jeśli chcę coś po prostu nagromadzić, dojść do wysokich, to może być ważne. Ale patrząc na to, że w sumie będę korzystał z dużej ilości obniżania HP. Ale tak, dobra, teraz wampierz. Osada. Trudno. Steroryzujemy osadę. I tak, skupmy się teraz na innych rzeczach i... Wow. Powiem wam szczerze, właśnie mi coś zaskoczyło bardzo, takie trochę... Delikatna informacja z świata rzeczywistego. Przed chwilą było pełno słońca, cieplutko, za okna przychodziło powietrze przyjemne, ciepłe. Nagle patrzę chmury i jak lunęło, tak po prostu teraz pada. Ale i tak fajnie, uwielbiam deszcz pod tym względem, że fajne powietrze daje. I ogólnie lubię deszcz. Chociaż nie lubię być na deszczu. Ale dobra. Takie historyjki to może kiedy indziej. Teraz skupmy się po prostu na pętli bohatera. I na tym, żeby właśnie osiągnąć jakieś większe sukcesy. Bo póki co nie mamy ani dużo surowców, ani niczego. Pętla już numer 4, zaraz numer 5. Zresztą może być też kwestia tego, że nie stawiam właśnie tych wszystkich kart, tylko czekam na te wyższe jakości. Gdybym stawiał wszystkie, to może byłoby dużo szybciej i łatwiej. No ja niestety już nie jestem w stanie się przekonać do tego. Pająki, nawet tak blisko, niech będą. Pająki i tak fajna sprawa. I dobra, 14 na kontrę, dużo takich efektów, fajne. Więcej oczywiście magicznego, co prawda nie będzie 6 na szansę na krytykę, ale przeżyjemy. Więc oczywiście schemacik teraz, tak, pora oceniać buty. 10, 10, 10, czemu wszystkie 10. Czyli mam 13 i 2 magiczne. Nie, żadne. Koszula. Nie ma uników, ale jest więcej HP i więcej o 1% obrażeń z krytyka. Pomyślę. On zejdzie naprzód. Broń, która jest lepsza od siekierki, ale słabsza od miecza. Broń słabsza od obu z innymi efektami. Słabsza od obu z innymi efektami. I... Taka sprawa... Delikatnie słabsza, ale... Oczywiście, że wezmę. I... Dużo, dużo obrażeń z krytyka, dużo wszystkiego. No. Tak. To akurat był dobry wybór. I zobaczymy, co tam dalej z tego będzie. Poza tym, że nareszcie czuję, że mam obrażenie wystarczające na pokonywanie podstawowych wrogów w tym momencie. Albo to był mimik, albo miał farta i trafił się krytyk. Ale nieważne, który z tych dwóch. Ważne, że pozbyłem się szybko skrzyni. I aktywowaliśmy kolejną kulę
ewolucji. Nawet nie pamiętam do końca, jak się ją zbiera, ale nie ma to wielkiego sensu, żebym się nad tym głowił. Ważne, że po prostu ją mamy. A każda kolejna, nawet pojedyncza kula, czy cokolwiek, to... No wiecie. Jak już jest to oczywiste dla mnie, przynajmniej nie wiem jak dla was, ale... Więcej surowców, co oznacza potencjalne więcej budynków, co oznacza potencjalnie szybszy postęp i inne takie. I oczywiście 3 z 4 musiał uciec, bo jakby inaczej. I znaleźliśmy szynkę. Dobra. Wypija wszystkie mikstury. Aktywował ten... To co... Aha, co 20% max HP po prostu to aktywuje. Nie jest to może najlepsze? Ale okej. Przy okazji mam coś jeszcze lepszego, co... Ale dobra, to już pamiętam o tym. Nie dostaliśmy tego teraz, a nic, to było już wcześniej. Dobra. Miksturki się kończą pomału. Niedobrze. Zaś mówi, że to podejście akurat nie będzie aż takie fartowne, jak to było z poprzednim wojownikiem. I może powinienem po prostu schować godność w kieszeń. Zacząć stawiać wszystko. No dobra. Nie chciałem tego na początku, ale... Tak będzie lepiej. Na pewno dla wszystkich. No więc dobra. Szybsze ataki, więcej trochę życia, mniej życia dla wrogów i inne takie. Może to był jednak dobry wybór. Ja w sumie naprawdę się lubię przebiegi pod surowce, to nie powinienem tak się ograniczyć do stawiania tylko tych lepszej jakości. Nie wiem czemu tak mam ostatnio. Ale dobra, 4 drewna, 3 kamienia, 3 metale, jedno żarcie, jedna taka kula i prawie kolejne. Nie jest aż tak źle. Gdyby tylko jeszcze dało się jakoś zwiększyć szansę, że będą wypadać surowce, nie? Trofea czy coś, to byłoby super. Bo też niestety z większości wrogów nie wypadają mi surowce. Mimo tego, że bardzo bym tego chciał. Ale co zrobić? No nic nie zrobię. Taki prosty urok tej gry. Dobra, kamień tutaj. Pająki kolejne. Powiem szczerze, że nie ma w moim odczuciu za dobrego miejsca, więc idę tutaj. Fiket nareszcie jakiś. Osada. Może to być głupie, ale postawię na razie zwykłą osadę. Bez jakichś tam wampirów czy czegoś. I ta osada bandytów, którą mógłbym zniszczyć. Tylko czy jest sens rozwalać bandytów? Powiem szczerze, sam chciałbym to wiedzieć. W sumie mam jednego Obliviona. Ale zaraz Evillage się pojawia. Evillage, czy Avillage, z znakiem zapytania. Jest groźniejszy niż bandyci w moim odczuciu. Dobra, i co tu mamy? Jak kontratakuję, to będę miał szansę ukraść, tylko... No, problem taki, że nie mam nawet szans na kontratak. To daje mi po prostu towarzysza do bitwy czasami. Nic wielkiego, ale... To jest Wolf Rat, a tu jest Rad Wolf. Ciekawe. Ciekawe. Ale dobra, nie przejmujmy się nazwą czy czymkolwiek. Po prostu zróbmy co trzeba i okej, teraz to. Bo ponownie mówię, chcę sprawdzić, czy uda mi się wywołać wampirzych magów. Dobra, dobra. I wypuszczę w końcu wroga. O proszę, zaczynam się pojawiać naprawdę porządne sprzęty. Tutaj obrażenia takie same jak na tamtym. Ale daje tak speeda. Tutaj daje dużo na kontra. Jest mniejsze. Obrażenie, dobra. Oczywiście, że w ten sposób żeby mieć jak największe prędkości ataków. Tutaj szanse na kontrę. Więcej różnych rzeczy, prędkości ataku, takie tam. Szanse na krytyka. Tutaj mniejsza szansa na krytyka. Nie, tego nie biorę. Tutaj unikanie większe. Nie, nie wymienię. Szansa na krytyka.
Nie, to jest nieopłacalne, to może, ale nie, dobra. Nie będę długo tutaj nad tym siedział, ględził i w ogóle. Bier tak jak jest, po prostu. Co? Po prostu skupmy się na tym wszystkim, co tutaj się dzieje się i tyle. Na farmieniu surowców, nagromadzeniu czegokolwiek i w ogóle. To znowu już 40 minut odcinka. Końca przebiegu jak na razie nie widać. Możliwe, że wyjdzie tak samo długi, jak wyszedł w sumie ostatni Hollow Knight. Znowu będzie godzinny odcinek. Przy czym, mówiąc szczerze, jednocześnie chciałbym ich unikać i jednocześnie moim zdaniem to jest dobry pomysł, żeby one były takie długie, skoro i tak tylko raz w tygodniu się pojawiają. Ale dobra, nie będziemy się teraz tym przejmować. Super. I pojawiło się E-Village, nie wiem jak jest prawidłowo, ale mniejsza z tym, usuwamy. Bo jak już mówiłem, nie chcemy tego, jeśli nie gramy nekromantum albo nie mamy innych sposobów na to, żeby się tego szybko pozbywać. Tak, super. Quest wykonany. I kolejna rzecz, jakieś takie coś, te... No, z tego gobliny już mamy. Dopiero teraz zauważyłem. Chodźcie, nie żeby to był wielki problem. Ale no. Teraz zauważyłem właśnie, że są. I w sumie dzięki temu może uda mi się poznać efekt, który mają na sobie gobliny. Na właśnie rozdziale trzecim. Bo nie ukrywam, ich efektu akurat nie znam. Pod żadnym względem. Wiem, że na drugim tam było coś chyba z prędkościami ataku albo z obrażeniami. Ale co? Na trzecim nie jestem w stanie powiedzieć. I co? Blisko śmierci. Bardzo blisko. Na całe szczęście. No, udało się. Jakoś chcę wymigać. Objęciem śmierci. Więc tak, super, fiket. Ale tutaj już chyba tak dobrze nie pójdzie. Niestety. Ostatnia miksturka. No niestety. To akurat może być nasz koniec. Jeśli tak będzie, to nie przejmujcie się, mam na szczęście te czaszki, żeby opłacić nie tracenie surowców. Ale tak, niestety bardzo możliwe, że to już koniec. Tak. To już koniec. W takim wypadku płacę czaszkami, żeby zabrać wszystko. Można to włączyć, wyłączyć. Oczywiście chcę zabrać wszystko, bo szkoda, żeby się zmarnowało. Nawet jeśli nie ma tego jakoś szczególnie dużo. Powracamy niestety z porażką. I jednocześnie też z tym, że w sumie teraz będę musiał dofarmić czaszek, czy dam się chce iść znowu bez obaw na kolejne przebiegi. Ale dobra, mam 42 minuty. Udało się coś osiągnąć i te. Może na zakończenie jeszcze bym coś postawił, tylko w sumie jednej kuli brakuje, żeby mieć rzeka. No cóż. Szkoda, zobaczymy, wiecie, co dałem te rzeki. A tak to trudno, no. Ciężko mi powiedzieć, co mogę zrobić, co mogę ulepszyć. Może zobaczę ponownie, co tu było potrzebne. Dużo metalu, dużo żarcia. Niestety, raczej nic takiego teraz nie będę mógł budować. Warto byłoby się jednak skupić na tym, żeby gromadzić i jeszcze bardziej poszerzać możliwości. Dobra, ale już nie będę może przedłużał. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia za tydzień, no i trzymajcie się. Hej, hej.